Najpierw Kurzajewski, teraz Smaszcz leci do wnuczki. Pokazała, co dla niej kupiła. Po rozwodzie Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego rozpoczął się między nimi trwający już kilka miesięcy konflikt. Sytuacja ta wpłynęła niestety negatywnie również na relacje z ich synami. Czy w końcu dojdzie do rodzinnego pojednania? Syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz Franciszek, jakiś czas temu, wyjechał do Izraela, gdzie niedługo później poślubił poznaną na uniwersytecie Laurę Esmeralde Wakkari, przy okazji przyjmując jej nazwisko. Wiele osób spekulowało wtedy, że chciał w ten sposób symbolicznie odciąć się od swojej polskiej rodziny. Również drugi syn pary, Julian, opuścił Polskę, by zamieszkać za granicą. Relacje Pauliny z nową synową wydawały się od początku napięte, a oliwy do ognia dolała publikacja przez smaszcz w internecie zdjęcia nowonarodzonej wnuczki rzekomo wbrew woli jego rodziców. Jak później się okazało, sprawa była o wiele bardziej zakręcona, a zdjęcie przedstawiało obce dziecko. Wydaje się jednak, że ich relacje ulegają poprawie. Jak się bowiem okazuje, Paulina Smaszcz leci na Wielkanoc do syna i synowej i w końcu będzie miała okazję poznać wnuczkę. Wcześniej u syna w odwiedzinach był już Maciej Kurzajewski, a na wyprawę zabrał Kasie Cichopek, która także miała okazję poznać wnuczkę swojego ukochanego. Paulina Smaszcz nie wybiera się do syna i synowej z pustymi rękami. W sieci pochwaliła się właśnie oryginalnym prezentem dla dziewczynki. Tę piękną kurteczkę dla mojej wnuczki stworzyła Agnieszka Wyrwa. Pod napisem kryje się imię mojej wnuczki i lecę już na skrzydłach do mojej smaszczowak kari rodziny, by razem cieszyć się naszą pierwszą wielkanocą. I nikt mi nigdy nie wmówi, że dzieci i wnuczka nie są najważniejsze na świecie, że nie stanowią życiowego azymutu i nie są najpiękniejszym i najwspanialszym darem, który świadczy o nas i zostawiamy po sobie na świecie. Dlatego wiem, że warto żyć, cieszy się Paulina Smaszcz na swoim Instagramie. Zawarcie rodzinnego pokoju zawsze jest pozytywną decyzją, zwłaszcza, że Maciej Kurzajewski, który w opinii Pauliny jest fatalnym ojcem, ma bardzo dobre relacje ze starszym synem. Przyznaje to nawet jego była żona, choć w swoim niepodrabialnym stylu. Zacznę od bardzo pozytywnej wiadomości: mój były mąż nareszcie zrozumiał, że dzieci są najważniejsze i zaczął odbudowywać z nimi relacje. Przeprosił się z moim starszym synem. Pojechał do Włoch, zobaczył wnuczkę, zainteresował się. No, to słuchajcie. Półroczna walka, chyba nawet dłużej, o to, żeby zrozumiał, że po 23 latach to dzieci są najważniejsze. Dzieci. To, co zostawiliśmy po sobie, to są dzieci. Nie sprawy materialne, tylko dzieci. Słuchajcie, jestem w bardzo dobrym nastroju, bo cieszę się, że Maciek wreszcie to zrozumiał i będzie teraz dobrze, i odbuduje tę relację z Frankiem i Julkiem, mówiła niedawno w rozmowie ze swoimi fanami przez internet. Czy rzeczywiście pojednanie ojca z synem było jej zasługą?